15-metrowa choinka stanęła dziś na placu Jana Pawła II w Ełku. Tradycją stało się, że na kilkanaście dni przed Bożym Narodzeniem w centrum miasta dekorowane jest świąteczne drzewko. Świerk, który w tym roku stanął na placu, został wycięty z ogrodu pana Ryszarda Wołyńca, sołtysa wsi Regiel. Drzewko ma prawie 30 lat. Jak mówi pan Ryszard, w tym czasie rozrosło się do takich rozmiarów, że konieczne było jego ścięcie. To drzewko pochodzi z Regla, lat ma 30, sadzone jako małe drzewko. W roku 83. Sam nasadziłem, po prostu to jest największe, które posadziłem. Już go zaczęło chilić i bałem się, żeby nie narobiło szkody, dlatego postanowiłem go ściąć. Ja chciałem ściąć w ubiegłym roku, ale się domówiłem z panem jednym, który mi podpowiedział, żeby go może postawić na placu Sapera. To już starożew, to ono postoi na pewno długo.